ostatnim odcinku rozgrywaliśmy fazę grupową Mistrzostw Europy, gdzie między innymi idealnie przewidzieliśmy przebieg pierwszego spotkania Polaków. Dzisiaj czas na fazę pucharową, w której postanowiliśmy już zostać na swoich pozycjach, które widzicie na ekranie. Jak nam poszło? Zobaczcie sami. A, i dajcie znać, jak waszym zdaniem pójdzie Polakom na Mistrzostwach. Organizator turnieju zauważył w nas ogromny potencjał, więc od razu gramy w ćwierćfinale, pomijamy 1-8 i wylosowaliśmy reprezentację Szkocji. Jak oni się tu znaleźli, nie wiadomo. Prawdopodobnie nie mają tyle skilla co Polacy. Mam nadzieję, że Szkocja nie gra w turnieju. Ależ błąd szczęsnego, na szczęście Robert! Spokojnie, to było podanie. Ty. O! Aj! No! Karamba! Napastnik! Napastnik! Rządny bramek! O kurwa, wow. Nasz interwencja! Nasz interwencja! Dobry. Dobra, jesteśmy w kornerze. I z pomocnik! Oj, nieskuteczność! A ja nie mogę strzelić! Ależ Polacy weszli w to spotkanie, od razu dwie takie okazje. Wrzutka Roberta! Role się odwracają. Ty, Polska naprawdę ma potencjał tutaj. Dobra, jest szansa na kontratak. Dawaj, Adi, prejumpuję cię. Ciebie? A, za nisko chyba, co? Czekaj. O! Prawie gol. Albo Robertson, jednak znam. Robert z szansą na bramkę! Jest tak kota! Wow. Orzeł! Wow. Właśnie, zapomniałem wcześniej pożyć, że biały orzeł jest symbolem bramek zdobywanych przez Roberta. Znaczy ładnie. O kurde. Co byśmy zrobili, Jezus? Już karamba, po rozbiciu zaraz. Poleciał backpass, ale niewygodny, tam piłka chyba podskoczyła na źble trawy. Dziura była, piłka podskoczyła. A Borus kiedyś taką stracił, to też można wstawić. Nie wiem, czy prawo autorskie mieli zerżera mobilnie. O! Podanie! Robert! I asysta! No, kolejna asysta Wojciecha Szczęsnego. Wojciech Szczęsny z szansą na wybicie. O? Ała. Powiedz, że Piotrek to ma. Ko? O kurcze. Strzysuję tą piłeczkę nieco. Leży jeden. O. Bum. Nie zdążę, ale może na dobitkę jak się wywalam. Daję do mida. Co on robi? Dobra, na kontratak lecimy. Adi po linii. Aj. O, daję do mida, daję do mida. Aj. Nie. Aj. Uciekają ci Szkoci. Ofensy, agresywne granie działa. Zostaw! No, zostawiłem. I asysta! Mamy bramkę! Hat-trick Roberta! Ale ten Wojciech asysty robi w ogóle. Co tu się dzieje? Lagi do przodu i laga działa. Na Robercika, to jest taktyka naprawdę stulecia. Czekaj. Robercik z szansą na sfejkowanie wszystkich. Defensywa, ostatnia minuta dogrywki. Polacy, panie Turek, kończ! Obrona, obrona! Panie Turku, kończ pan to spotkanie! Nie! W doliczonym czasie strzelili. Gwizdek sędziego nie zadziałał. Zobaczymy, czy dojdzie do rzutów karnych, czy wszystko się zakończy jeszcze przed nimi. Dobra, lecę. Robercik laga. Na Piotra. Wow. Piotr. Sufit? Nie, nie zdążyłem. Robert! Piotr. Nie. Reprezentacja Szkocji, cóż tak grzmoci. Ha! Dobra, Robert z bitką. Jest. Boom. Wojciech na pozycji. Laga. Blaga, ale Robercik w defensywie. Musimy ofensywnie zagrać. Co oni robią? Unhappy, ten Szkot nie jest szczęśliwy. O. Dobra, skoczę na to zaraz. Dobra, mam to. No. Okej. Okay. Jakieś triki. Triki, chciałoby się powiedzieć z Afryki, ale to reprezentacja Szkocji, europejska. Ajajaj. Nie wiem, co się stanie. Generalnie gramy taki autobus, że nie wiem. Oho. Okej, okay, Robercik. Dobrze. Dobra, nie zdążę. Lecę na bloka. O, maybe? Daj ci po linii. Jest! Yes! Asysta do Piotra Zielińskiego. Co prawda pomocnik bez asysty, ale strzał ten był zaje. No ja tobie podałem, a ty mi. No tak, no w sumie klepka za Robercikiem. Tak zwane ty do mnie, ja do ciebie. I Wojciech Szczęsny, trzy asysty w ogóle, bramkarza naszego. Półfinały, gram na reprezentację Francji, tak jak widać zresztą po banerze. Dobra, lecimy z nimi. Da. Panowie, spokój w grze ma być. Spokój w grze, wiara czyni cuda, panowie, to się uda. Nie, nie trafiłem. Dobra, bramkarz, ale on szaleje, nie? O kurczę, szybcy napastnicy reprezentacji Francji kontra najlepszy bramkarz. Uff, jak bez kondycji. Dawaj. Okazja! Piotr Roberta, ależ oni grają! Brawo! Jak widzicie, tutaj już nie miał kondycji, ale mimo to pazernie na piłkę.
i strzał w lewe okienko. Menion? Mike? Nie wiem, kto tam broni w RF Francji teraz. Nieważne. Szybko kondycję jak stracił. Widać, nie broni. Aj. Szybki rajd skrzydłem, to chyba był... Tak, to on! Kylian Mbappe. Niesamowicie tak. Się w tym turnieju. Dawaj. Okay. Dobra, Robercik wygrywa walkę o pozycję. Jakiś strzał. Robert Lewandowski! Robert Polski! Samodzielna akcja. Samodzielna akcja z skrzydłem. Nawet nikt nie musiał podać. On chciał bramkę do dorobku drużyny dodać. Co ja pierdzielę, nie? O kurde. I Wojciech Szczęsny, farmi save. Od razu z atakiem. Od razu. Jest i pierwsze demo. Plan trenera realizowany. Podanie do bramkarza. No warto też dodać, że formuła turnieju nieco się zmieniła od ostatnich mistrzostw. I best of 3 jest generalnie. I to ma potencjał. Robert Lewandowski! Hat trick w półfinale! Roberci. Kondycje już zdychają już polscy zawodnicy. A dopiero połowa meczu. Widać, że... Woleli... Koniec! O nie! Pauza bramkarzu! Chyba było piwko można przed meczem. O! Lecę. Dawaj! Strzał Roberta! Nie, słabo! No nie, genialna interwencja jakiegoś Francuzika. Podłapałem siły nieco. Dobra, Francuzi się gubią. Francuzi zestresowani. Nie spodziewali się takiej dobrej dyspozycji Polaków. Piotr Zieliński. Aj! Wyprzedzony, ale to nic. Nie! Ale to nic! Ależ... Nie wiem, prawda, sorry. Ale pudło! Nie. Po takim strzale to karierę można kończyć. Ja wezmę se... Dobra, jajco wezmę. Zderzenie w defensywie. Mam nadzieję, że guza nie będzie. Zawać obrońcy, jeszcze 17 sekund. Wytrzymamy to, mamy to panowie. Piotr! Świetnie! Bez demo. Oho. Plan taktyczny realizowany. Oho! Francuzi się gubią, nie, jak to nie ma bramki! Niesamowite, pomnik już się tworzy na naszych oczach. Dobra, tak szczerze to nie mam pojęcia, jak tam nie padła bramka, nie? To zblokowaliście, oni sami nie trafili. Nie mam pojęcia. No chyba zblokował. Przestraszyłem ich po prostu. Zmiana murawy. Murawa odświeżona. Zobaczymy, jak pójdzie. W starym formacie, żebyśmy byli w wielkim finale. Ojejku. O-o. Oho. Aj, ach. Nanometry. Dobra, spróbuję zdymować pajaca. Jest i taktyka wykonana. Tak powinna grać reprezentacja Polski. Krótko z tymi Francuzami. Robert chyba zaraz... O kurde, dostanie bombę. Robert ma problemy. Robert śliwka potokiem. Jakiś Hiszpan przyleciał z trybun. Dobra, bierzemy. Odważnej próbie. Wojtek bez staminy, ale to nic. Strzał. O! Tak jest! Yes. Robert Lewandowski po raz kolejny ratuje sytuację. I nie widzimy źle. Asysta Piotra Zielińskiego. Dobra, jak to rozegrają Polacy w tej akcji? Jak widzimy, wybornie. Lewandowski! 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 O, leci na poszli. Niesamowite! Plusem funkcjonuje na takich turniejach. O kurczę. Ale dogadani. Tiki-taka. Polskiej reprezentacji to bardziej kasztanki niż tiki-taka, ale i takie kasztany mogą pokonać Francuzów. Dobra, recę. Jeszcze. Leci, leci. Okej. Okay. Dobra, Robert pazernie. Ty, jak pazernie Piotr tam wszamał się. Prawie. Ale jest Wojtek. Nie, no to jest on zawsze na pozycji. Dobra, muszę podostrzyć tę rozgrywkę. Ała! Kibol. Krabba. Dobra, Robert na to skoczy. I Robert do Piotra! Yes! To ofensywne duo jest nieprawdopodobne. Francuzi w strachu. Nie mają szans. Nie mają najmniejszych szans. Piotr włożył nogę tam, gdzie ludzie by nie wkładali własnej głowy. Mm-hmm. To może ma sens. I Polska z awansem do wielkiego finału, gdzie zmierzy się z reprezentacją Anglii. Tak, Francuzi nie przesłyszeliście historycznie się. Białą flagę wywiesili. Tak, a my im dorobiliśmy czerwoną. Polska, Polska, jeszcze raz Polska. Polska górą. Co, kurde, co to będzie za odcinek, nie? Wielki finał na wielkich Anglików. Zdecydowanie musimy pokazać Anglikom, gdzie takie noby, jak oni zimują. Dobra, na co ciągamy? Pozycje znane? Mam. Wojtek. Laga. I Robert, ajajaj, tam defensor zagrał agresywnie, nie dał przyjąć piłki Robercikowi, odwrócić się z nią. Piotr? Dobra. Wojciech ze spokojem. O kurde. Dobra. Spokoju brak, ale to jest dobry znak. To znaczy, że zależy tym zawodnikom. Wojtek z kolejnym zagraniem. O kurcze. Dobra, mam. Robercik z lagą na uwolnienie. Dawaj. Może być gol. Czekaj. Robert!
Nie! Ja. No, jak to ale możliwe? Co? I kontratak na Wojtka! Wojtek niesamowicie końcówką opuszkami palców to broni. Jest. Odsapnięcie. Odsapnięcie. Ała! Gra ciałem niekulturalna. Chyba Harry Maguire to był. Dobra. Z bara Lewandowski dał, co prawda nie skasjacjował nikogo, ale co zrobił to jego. Ała! Ci Anglicy są brutalni generalnie. Trzeba im zaraz nie podzimować. Grają czysto, nie grają. Czysto to nie grają. Ece. Robercik ten do Piotra. Atak może Piotra. Coś wnieść. Ajajaj. Wniósł jedynie chaos w szeregi defensywy swojej własnej drużyny. O kurcze. Na szczęście ten chaos się opłaca. Ci Anglicy widać, że im zależy. Tak szybko wracają na pozycję. Jeszcze? Tyle. Okej, okay, jakiś take a pinch? O! Czekaj, ja to widzę okazję, nie? Robercik z szansą! Robert, dobi ktoś! Nie! Jak to na możliwe? Na linii bramkowej. Aj, jeszcze szansa! Piotr! Nie! Anglicy mają więcej szczęścia niż rozumu. Co w ich przypadku nie jest trudne. Mam nadzieję, że mnie Anglicy nie oglądają. No, skocji prosty mnie wyprzedził. Panowie, nie mam dechu. Uwaga! Strzał, Piotr. Uwaga, panowie! Panie Piotrze! Panie Piotrze! Open! Aj. Mam. Dobrze. Mam dobra, jeszcze. Luta. Dobra, Robert podostrzy tą piłkę. Do Mida, do Piotra. Ajejka. Nie zdążę. Dobra, mam to. Robercik. O, leci. Czy zrobi Robercik, to? Ostatni touch, ale zabrakło nieco. Aaron Ramsdale na posterunku. Dobra, podjadę. Brakuje tego demo, brakuje podostrzenia ze strony Roberta. Znowu dał klaps, ale znowu bez demo. Lecę, do ciebie, Adi. Nie mam Piotrze. Usta, no. Nie, no brakło mi 12. Tyle ile ma w niku, tyle mu brakło. O nie, to nie ale przypadek. Wyrównany mecz, naprawdę. Mecz godny finału Mistrzostw Europy, to trzeba zaznaczyć. I Wojtek, z lutą. O, dawaj. Bum. Nie. Ajajaj. Anglicy zachowali żywość umysłu. Gdzie jest obrona? Ale gdzie jest obrona? Panie Wojciechu. Dobra, podostrzę tą piłkę. Lecę na to. O. Jaki lag, nie! Nie! Dobra, bramka stracona do szatni, ale panowie, druga połowa, przemowa trenera i mamy to. Dobra, przemowa Michała Probierza w przerwie zadziałała co najmniej kująco na serca narodu. Zobaczymy, jak Polacy wyjdą na drugą połowę. Dawaj. Oj, dobra, Piotr, do lewej? Dawaj. O! Solo akcja! Nie! Nie, no co? Zdążył Harry Maguire! Bramka wysoko! O kurde, ale podjechał! Dawaj, prawo, z całej siły! Jakkolwiek, no, wiem, że cię... Interwencja, kolejna na kolekcji. Piotrek tam czaruje na skrzydle. Wyczarował! No. Mamy bramkę! Ależ Piotr się rizgi! To wyszkolenie techniczne, o którym zawsze mowa. Zobaczmy na to zagranie! O! Podanie do Mila jeszcze? Ajajaj, dobra. Idę podostrzyć grę. Dobra, kopnięty jeden. Z demo, co prawda. Aj, Wojciech Szczęsny kontra napastnia. Jaka interwencja, ależ on ma refleks. Okej, okay. Robercik. Okay. Robert główką. Robert główką. Tylko żeby czerwonej kartki dostać, jak ręką przypadkiem raz by obronił. Robercik już nie ma sił do tych piłek doskakiwać. Nie! A! Co się dzieje w tej defensywie? Wynik remisowy daje nam dogrywkę. Upragnione rzuty karne można wyrzucić. Musimy 2-0! Czekaj! Lewandowski! Jest! Znowu defensywy Harry Maguire podał do napastnika! I Wojciech Szczęsny. Nie, no to jest niesamowite. Ostoja defensywy. Wojciech, niesamowity zawodnik. Laga to Robercik nadjeżdża. Nie! Super. I nie ma gola! Nie ma gola! W tak ważnej sytuacji Robert spisował. O! Nie jest za ciekawie. Panowie, nie jest kolorowo! Nie, no jak to? Ach. Piotrze, panie Piotrze! Piotr! Panie Turek, kończ pan to spotkanie! Chociaż może nie! Dobra, mamy to! Dogrywka! Let's go! Polacy z szansą na historyczny rezultat! Pierwszy raz w historii mają szansę udowodnić, że potrafią kopać nie tylko rowy, ale i w piłkę! Proszę państwa, wielka dogrywka w wielkim finale! Robercik idzie potostrzyć! No nie, nie da się. Wow. Dobra, spokojnie. Mamy Wojtka. Laga. Gol? Wojtek z szansą na bramkę. Ale zwaliłem. Dawaj, Adi do lewej. O, sorry, nie widziałem. Dobra, jest git. Z kozłem, jak Marcin Gortat. Trochę treningi były też, jak widać, między dyscyplinami.
Ale najważniejsze to, że Polacy mają dzisiaj dyscyplinę gry na najwyższym poziomie. Co ja pierdzielę, naprawdę, Bachman do Wojtka będzie. Aj, problemy w światło bramki podania, na szczęście Wojtek zachował czujność. Piątka zbita już od razu. Lecę. Aj, Wojtek, laga na backboard. Nie! Taka okazja była. I Wojtek skrył na backboard, to się może źle zakończyć. Bramkarz Polski poza polem karnym. Aj! Piotr, widzimy już stamina nadszarpana. To już nie jest początek meczu. Dam ci. Pinch? Aj, aj, aj. Prawie czajna zagrywka reprezentacji. Czekaj. No nie. A wiatr w skrzydła już nabrał. Dam do tyłu. Dawaj, Wojtek. Wierzymy w tą zagrywkę. Laga. Domida, domida. No nie, no zdążył. Piotr Żeliński z wysokim pressingiem. Zostawiamy to Wojtkowi. Lecimy Laga. Na tę piłkę. Lecimy na tę piłkę. O, czyżby? Ajajaj. Ach. Robert, jak mało zabrakło, byś został kolejny raz bohaterem na narodowym. Laga. Skoczę na to. Nie. Anglicy bronią się ostatkami sił. Dobra, mamy to. Jeden leży. Taktyka dobrze zrobiona. Wojtek, przejmij to. No, ja w ogóle nie wiem, co się dzieje. Zabij go. No nie. Robercik przestraszył się wyroku potencjalnego. Nie ma os. Nie chciał trafić za kraty na koniec kariery. Zapewniłbym mu to wygraną. Sezonu. Dobra, jest. Udało mu się unicestwić, spacyfikować jednego zawodnika i kolejnego. Co tu się wyrabia? Kurczę. Problemy. Dezorganizacja w defensywie. 20 sekund, panowie. Ostatnim rzutem na taśmę. Anglicy Bukayo Saka ze skrzydła. GG. Prawdopodobnie zamyka to spotkanie i odbiera nadzieja milionom polskich fanów przed telewizorami. GG. Radek, jakiś Radek z wyemigrował do Anglii, teraz przeciwko nam gra. Hańba. Polacy przegrywają w finale z Anglikami, ale powiedzmy sobie szczerze, to w ogóle dawał szansę Polakom dojść do finału i zaprezentować się w tak oto fenomenalny sposób. Brak czupryny polskiego szkoleniowca chyba symbolizował brak kompleksów polskich zawodników. Grali jak z nut. Może już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata, ale nawet za 2, bo w sumie to były mistrzostwa Europy. Ale pokazali ten perłowy pazur. Afera premiowa, zobaczymy, jakie premie dostaną w tym sezonie reprezentacji Polski. Nie wiem, jakie są nagrody. Otwórzmy skrzynki. Pierwsza nagroda dla Wojciecha Szczęsnego. Jakieś dziwne cyferki. To chyba znak, że do kasyna się uda po turnieju. Druga nagroda. Strategiast. Co to za syf jest niesamowity. Dobra, to niech będzie dla Piotra i dla Roberta. To samo, tylko w innym kolorze. Nie, no taki syf to jest. Dobra, jeszcze dwa dodatkowe tutaj dla trenera. Tutaj dla was drewniany młotek. Drewniany młotek to dla sędziny. Dziękuję za dzisiejsze rozgrywki. Komentował dla was Andrzej Szpakowski. I w sumie to tyle, bo zabrakło funduszy na drugiego. Elo, elo. Do zobaczenia. Pa.